Pan Andrzej Mleczko. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Strasznie cieszymy się chyba, Panie Andrzeju, że jesteśmy tutaj w końcu w takim sympatycznym gronie, kiedy mogą być ludzie w studiu, bo ostatnio ciężko z tym było. Jak Pan uważa, czy tak jest, znaczy jak Pan, czy Pan też brakowało tych spotkań tak na żywo, no bo mamy tą pandemię, więc jak to Pan... Ja przede wszystkim chciałem przeprosić, bo mogę być w nie najlepszej formie, bo wczoraj miałem urodziny mojego kolegi. I w ogóle ten weekend mam taki ciężki, ponieważ dziś wieczorem mam urodziny żony. W związku z tym... Wszystkiego najlepszego dla żony. W związku z tym, a przy okazji to właśnie chciałem powtórzyć życzenia dla Artura i dla Moniki. Pozdrawiam ich serdecznie. No nie ma co, odśpiewamy 100 lat teraz chyba, prawda? Nie, no nie przesadzajcie. Niech żyją nam. Ja nie śpiewałem, żeby nie wypłoszyć publiczności. Bo pamiętam w szkole na lekcjach śpiewu, pan od śpiewu zawsze mówił: Mleczko, ja już ci będę dawał trójkę, tylko ty nie śpiewaj. Także... No dobrze, to jak zaczęliśmy od tej pandemii, to jak pan sobie radzi w czasach pandemii? Jak pan znosi ten cały lockdown, to siedzenie w domu, zwłaszcza te wcześniejsze, tak? Kiedy nie można było wchodzić do lasu, kiedy ba, nie można było wyjść nawet z domu. Ale rozmawiamy poważnie, czy się wygłupiamy? Może internauci zdecydują. Nie no, tak... Niech pan najpierw zażartuje, a potem powie serio. Wolę żartować rysując, a rozmawiając być poważniejszym. No cóż, z tą pandemią to jest tak, że mnie wkurwia, no prawdę mówiąc. Natomiast... Ale mam nadzieję, że się wreszcie skończy. No ja na szczęście mam kawałek zielonego ogródka, w którym sobie siedzę i mogę się tam schować. Do rysowania niepotrzebni są ludzie do pomocy, w związku z tym mogę się zaszyć w swojej pracowni i nie udzielać się za bardzo publicznie. Co nie zmienia faktu, że od pewnego czasu już zacząłem przychodzić do mojej galerii na Świętego Jana 14 w Krakowie, do której zresztą wszystkich Państwa serdecznie zapraszam. I w zasadzie dla mnie nic się nie zmieniło. I tak jak w wywiadzie, którego panu udzielałem przedwczoraj, powiedziałem tam, że dla wielu moich znajomych, szczególnie artystów, to wręcz ta cała historia miała pewne plusy. Mianowicie, że tak trochę żeśmy się zamknęli, uspokoili ten szalony świat od i polityki, i nie tylko, a tak trochę odsunęliśmy od siebie i to może miało swoiste takie terapeutyczne, pozytywne też znaczenie, jeżeli już koniecznie musimy szukać czegoś pozytywnego w tym koszmarze, który nas dopadł. Znaczy ja to sobie tak wyobrażam, jako dom rysownika satyrycznego w czasie pandemii, te stosy rysunków, ta wena, która każe panu rysować non stop, czy moje wyobrażenie jest bardzo złe? Nie był pan nigdy w mojej pracowni, ponieważ ja jestem dość nietypowym artystą, który być może dlatego, że jestem koziorożcem, lubię porządek zawsze... Zanim zabiorę się do pracy, to muszę mieć wszystko równiutko poukładane. Nie może być żadnego bałaganu. Pamiętam, że jak telewizja czasem jakiś tam program jest i co jakiś czas mnie odwiedzi, to muszę robić sztuczny bałagan. Rozrzucam obrazki po podłodze, żeby to wyglądało, że to jest pracownia artysty, nie jakiegoś urzędnika albo księgowego. Tylko raz pamiętam, pojawiła się telewizja niemiecka. I wtedy zostawiłem wszystko równo i dokładnie. Niemcy byli zachwyceni, tylko słyszałem szyn. Czy rozumiem, że na co dzień jest pan uporządkowanym człowiekiem? Staram się. Jeżeli coś się wymyka spod kontroli, to wpadam w panikę, ale
ale ogólnie rzecz biorąc lubię porządek, lubię wszystko zaplanować. Chociaż jak poprzednio, jak rozmawialiśmy, powiedziałem, że z reguły te plany są ryzykowne, ponieważ świat jest taki, że w każdej chwili może się coś zdarzyć i te plany biorą w łeb. Rozmawialiśmy przez komunikator, więc nie widziałem, co tam pan ma niżej, czy tam jest porozwalany, czy nie. No dobrze, ale wrócę do tej weny. Czy panu ten lockdown nie przysporzył jakieś weny, nie przyleciało, jak to pan mówi, skrzydlata muza z kompą brana? To nie ma związku z pandemią, to czy muza nadlatuje, czy nie. To jest kwestia, powiem panu szczerze, jak czekista czekiście. To jest kwestia talentu. Ja się nie chwalę, ja po prostu mam talent. Trudno, żeby mi odebrało pewne umiejętności tylko dlatego, że pojawił się wirus. No po prostu to jest tak w wypadku czy to muzyków, czy plastyków, czy jakichś innych twórców, że jakby nie wiadomo skąd nagle pojawia się wena i efekty są lepsze, gorsze, ale tutaj rzadko ma wpływ na to pogoda, pandemia, czy cokolwiek innego. To co ma na to wpływ? Bo tak szczerze mówiąc zawsze się zastanawiałem, jak powstają pana rysunki. Czy to jest tak, że pan sobie siada, ogląda telewizję i gościu pana jakiś wkurzy i mówi pan, no teraz przesadziłeś, siadam i rysuję. Czy to... Nie. Po pierwsze, ja bardzo rzadko rysuję konkretnych ludzi. I tutaj pojawia się coś, o czym nie wiem, czy powinienem mówić, bo to wynika z mojej megalomanii. Otóż mi się wydaje, że jak narysuję konkretnego faceta, jakiegoś prezydenta czy innego prezesa, to że ja mu robię za duży zaszczyt, mówiąc szczerze. I wolę te moje przemyślenia, pomysły rysunków jakby pokazywać w formie takiej trochę metaforycznej. Oczywiście zdarzają mi się sytuacje, gdzie pojawiają się konkretne osoby, ale przeważnie to są pewne sytuacje, gdzie występują anonimowi ludzie czy zwierzęta, które są i sytuacja jest pewną syntezą większej ilości sytuacji, które mnie otaczają. I no i tyle. Czy to jest tak, że pan, rozumiem, widzi otoczenie? Nie wiem, zdarzyło się panu na przykład rysować coś po spotkaniu rodzinnym? Nie. To jest dla mnie największy problem, jak ktoś w galerii, z czego się zresztą zawsze cieszę, jak ktoś odwiedzi tę galerię, to jak ktoś mówi, niech pan mi coś szybciutko fajnego narysuje. No i wtedy wpadam w panikę, bo to nie ma tak, że szybciutko, bo to wbrew pozorom jest, bo to inaczej, ma wyglądać tak, jakby to zrobione było szybciutko i jak gdyby nigdy nic, jakby od niechcenia, a czasem to jest parę ładnych godzin, a czasem parę dni kombinowania, zastanawiania się i szukania tej wspomnianej wcześniej syntezy. I to nie jest kwestia tylko pomysłu, ale również sposobu narysowania, bo ja w odróżnieniu może, chociaż nie wiem, czy w odróżnieniu od innych rysowników, ale w każdym razie ja przywiązuję równie dużą wagę do tego, jak to jest narysowane, jak i do tego, co jest narysowane. I może to być czasem średni pomysł, ale narysowany tak dobrze, że jego poziom idzie w górę, a czasem odwrotnie, że jest genialny pomysł, a ktoś go narysuje do kitu i w związku z tym to są te dwa elementy, które dla mnie są równorzędne. Forma i treść. Pan mówi, że robi pan, czy pana praca polega na czymś zupełnie odwrotnym niż pisarz. Pan musi wszystko skupić w jednym rysunku z dwoma zdaniami najwyżej. Tak, a pisarz tak. Musi to wszystko rozwiązać, jakby, prawda? Jakby jak ja mam jakiś temat czy pomysł, to w zasadzie cały czas to ściskam coraz bardziej, wyrzucam kolejne słowa, aż to jest taka pigułka, która zawiera w sobie całą treść, a nie jest rozwleczona.
Kiedyś pamiętam, miałem jakieś próby literackie, no i z zamierzonej powieści robiło się jedno zdanie, także nie kwalifikuję się na rozciąganie, jakiegoś tematu, tylko raczej na jego kondensację. Panie Andrzeju, nie jest dzisiaj tak w dzisiejszych czasach, jak to się mówi, absurdalnych całkowicie, że ma pan dzisiaj łatwiej, bo pan w sumie nie musi nic wymyślać, to wszystko przynosi życie. Jak słyszę takie teksty, to mam ochotę zabić zawsze. Proszę państwa, to nie jest kwestia tego, że ta moja praca nie wynika z tego, że coś głupiego dzieje się w świecie. To jest kwestia, jakby to ująć. A inaczej mówiąc, nie są mi potrzebni politycy idiotyci, żebym wykonywał swój zawód. Równie dobrze mógłbym... dla mnie głównym tematem jest obyczajowość, a obyczajowość ludzka się nie zmienia niezależnie od tego, jaki jest system, jacy są politycy. Ja głównie bazuję na tym, na naturze człowieka, na tym... co niekoniecznie wiąże się z konkretnymi sytuacjami. I dlatego naprawdę nie jest mi potrzebny ani Duda, ani Kaczyński, ani nikt inny do tego, żebym wykonywał swój zawód, bo równie dobrze mogę rysować zabawne sytuacje o tym, co działo się w średniowieczu, albo o tym, co działo się w jakiejś sypialni jakiegoś małżeństwa, albo o tym, że rozmawiała małpa z zającem. Po prostu to nie jest polityka i to dzianie się, o którym pan wspomniał, nie jest warunkiem sine qua non, że tak się wyrażę elegancko, do tego, żebym wykonywał swój zawód. Ale woli pan na przykład takie gorzkie, satyryczne rysunki, których po których obejrzeniu każdy myśli sobie, zastanawia się nad egzystencją i tak dalej, czy po prostu takie rozśmieszające, lekkie, kiedy każdy po prostu rechocze przez 5 minut? Ja uważam, że kawa nie wyklucza herbaty. I naprawdę może być te oba elementy, o których pan wspomniał, mogą znajdować się w jednym rysunku. A tak naprawdę to w zasadzie nie jestem, tak chwilami nie czuję się autorem tych rysunków, ponieważ to jest trochę tak, że one sam nie wiem, skąd się pojawiają. To jest te pomysły, jakby one gdzieś wiszą w powietrzu i nagle pojawiają się w głowie i ja je rysuję. Ja ich nie programuję. No chyba, że jest to zamówienie z jakiejś przyzwoitej firmy za przyzwoite pieniądze, która ma reklamować jakiś produkt, no to wtedy już muszę kombinować na zadany temat. Natomiast jeśli chodzi o te rysunki, które mi sprawiają przyjemność i które dotyczą otaczającego mnie świata, to tutaj nie ma programowania. One są, pojawiają się nie wiadomo skąd i nie da się tego jakoś ustalić, co będzie tematem kolejnego rysunku. To ja zapytam o taki wątek pana twórczości, który jest, no właściwie wydaje mi się, że pan był prekursorem tego wątku, przynajmniej w Polsce. Chodzi mi o rysunki erotyczne, bo jednak zaczynał pan takie książki jak Porno dla ubogich, czy Seks dla niezamożnych, a później jeszcze Seks, mydło i powidło. No, żyliśmy wtedy w takiej, kiedy pan zaczynał te rysunki erotyczne nam tutaj podawać, to była szara rzeczywistość. Czy rozumiem, że to była odpowiedź na tą szarą rzeczywistość? No teraz te moje rysunki wyglądają jak rysunki dla dzieci, ponieważ w czasach dawno minionych, rzeczywiście, kiedy ta szarość i smutek troszkę nas otaczały, to te moje rysunki były jakimś tam nowum. W tej chwili, w związku z tym, co się dzieje w internecie, to jestem po prostu najbardziej grzecznym facetem, jakiego znam. Natomiast tak prawdę mówiąc, to nie ukrywam, że seks jest strasznie, strasznie śmieszny, szczególnie jak uprawiają go inni oczywiście. I w związku z tym jest częstym tematem moich rysunków. Zresztą niech pan, jak pan bywa gdzieś w towarzystwie, czy rozmawiacie, to połowa żartów, które się opowiada w towarzystwie przy jakichś okazjach typu urodziny,
to właśnie dotyczą tej delikatnej i niezwykle zabawnej części naszej egzystencji. A czy myśli pan, że dzisiaj Polacy są nadal pruderyjni? Bo czy to jakoś rośnie nam tutaj? Wie pan czy, co, ja... Czy śmieją się w kółak? Nie bardzo lubię tego typu pytania, jacy są Polacy, a czy mamy poczucie humoru, a to się... Dobra, wykreślam następne pytanie. Dlatego, że ja nie jestem socjologiem, nie jestem psychologiem, ja nie zajmuję się od strony naukowej ludzką psychiką czy naszą obyczajowością. Ja robię to, co mi w duszy gra. Czy to jest, jakie to jest, to oceniacie państwo. Natomiast jeśli chodzi o ocenę nas jako społeczeństwa, czy nas jako ludzkości, no to mogę tylko powiedzieć, że ostatnimi laty mój entuzjazm trochę zmalał, ale jednak nie czuję się predestynowany do tego, żeby oceniać, czy właśnie jak wyglądają nastroje, jak wygląda obyczajowość, chociaż prawdę mówiąc, trochę się czuję takim socjologiem amatorem, takim trochę badaczem duszy ludzkiej, ale od strony artystyczno-amatorskiej, niezawodowej. Jeśli chodzi o to pytanie, o które pan powiedział, to raczej należy się zwrócić do zawodowca. Ja mogę tylko powiedzieć o tym, co intuicyjnie czuję i co pojawia się z natury rzeczy w tym, co robię. Dobrze, więc pytania o to, czy Polacy się śmieją, nie mamy. No w takim razie zapytam o to pana, bo pan jest z jakby wesołym, tak każdy o panu myśli, wesoły człowiek, który rysuje wesołe rysunki, a pan sam o sobie mówi, że jest pan ponurakiem i jest pan pesymistą urodzonym. Czy, no bo skąd to jest? Jak to jest możliwe, że jeden z czołowych satyryków w kraju jest ponurakiem? Nie wiem. Skąd to się bierze? Przeczytałem, nie bardzo wierzę w te astrologiczne historie, ale przeczytałem o koziorożcu, którym jestem, 5 styczeń, niestety już 49. Nie 49 lat, tylko 49 rok. Przeczytałem, że koziorożce są z natury właśnie smutne, ponure, poukładane i najlepszy dla nich zawód to księgowy i rolnik. Dlaczego pan nie został rolnikiem albo księgowym? Teraz na starość może księgowym nie, ale coraz bardziej czuję się rolnikiem i coraz większą przyjemność sprawia mi sadzenie drzew w moim ogrodzie. Posadziłem ich już kilkaset i naprawdę jest to duża frajda, wszystkim bardzo polecam. Ja nawiążę do pana ogródka, bo w swoim pesymizmie jest pan tak nastawiony, że w swoim ogródku chciałby pan też zbudować schron przeciwatomowy, słyszałem. To fakt, no bo czasy są ciężkie. Gdyby nie to, że moi bliscy stukają się w głowę i powiedzą, że zerwą ze mną kontakty, jeżeli zacznę budować schron i wydawać na to pieniądze, to pewnie już dawno bym miał kilka schronów. Natomiast no, póki co udaje tego uniknąć. Panie Andrzeju, to przeprowadzimy mały test, dobrze? Jeśli pan pozwoli. No już się boję. Panie Andrzeju, do połowy puste, czy do połowy pełne? U mnie zawsze jest tylko do więcej pustego niż pełnego. Test był bardzo skomplikowany. Natomiast faktem jest, i to mi przeszkadza, i moi bliscy mi mówią, przestań się martwić, przestań zakładać, że jutro będzie jakiś Armagedon. No ale przed naturą człowiek nie ucieknie. A najdziwniejsze jest to, że jestem odbierany jako człowiek niezwykle pogodny. Natomiast tak w środku kłębią się demony, ale nie będę państwa tym zadręczał. To ja pozwolę sobie zacytować. O wiele lepiej czuję się analizując przywary bliźnich niż swoje wady. Nie ma pan wrażenia, że stąpa pan po cienkim lodzie? Wie pan co, ja nie wiem, czy ja coś takiego powiedziałem, czy pan to sobie tak nie wymyślił. Newsweek, w Newsweeku, w wywiadzie. A jak brzmi pytanie?
Pytanie brzmi, czy nie uważa pan, że stąpa pan po cienkim lodzie w związku z tym, jakby tutaj... No to może inaczej, skonkretyzuję jeszcze bardziej, bo rysunek pana, słynny rysunek Patrioty. No dostało się panu ostro za ten rysunek, wielu ludzi pana krytykowało, że to jest naśmiewanie się z przywar. No, nie wiem, ale czy taki ktoś mam widział zawód, ten rysunek? Taki mam zawód, że się naśmiewam. A czasem jest to naśpiewanie się takie niezbyt wesołe, ale... Powiedzmy tylko, że na tym rysunku są przedstawiciele, pan ujął pięciu przedstawicieli tychże patriotów, czyli tam to jest ksiądz. Była aluzja do rakiet Patrioty. A propos, to przypomina mi się historia, którą kiedyś tam opowiadałem, ale bardzo ją lubię. Jakiś czas temu przed swoją galerią w Krakowie sobie stoję razem z moimi współpracownikami. A ja mam taki zwyczaj, że przed galerią jest wystawiony rysunek, który się nazywa Rysunek Tygodnia, który wydaje mi się, że jest najzabawniejszy w tym tygodniu. No i w ramce na sztalugach sobie stał. I w pewnym momencie widzimy, idzie facet, no za przeproszeniem łysy, z karkiem może szerszym niż u mnie. Idzie, widać, że nie ma sympatii do świata i przechodzi sobie i nagle zatrzymuje się przy tym moim rysunku. Ja nie pamiętam, co tam było. I patrzy się, widać, że te trzy szare komórki po prostu walczą ze sobą, że zrozumiał w końcu i wykonał gest, którego bym się nigdy nie spodziewał. Otóż gołą pięścią walnął w ten rysunek, rozbijając szybę i niszcząc rysunek. Mnie zamurowało, ale mój dzielny współpracownik, którego pozdrawiam, Matys, pozdrawiam cię, wziął i pobiegł za nim i mówi, proszę pana, ale pan zniszczył tutaj rysunek pana Andrzeja, pan powinien za to zapłacić. Pan popatrzył na niego ze spokojem i powiedział, za ten rysunek zapłaciłem własną krwią i pokazał zakrwawioną rękę. Ja uważam, że powiedział... Była to wypowiedź błyskotliwa, chociaż facet kretyn. To ostatnie pytanie jeszcze przed serią od publiczności, bo tak mnie korci, żeby zadać to pytanie. Czy widzi pan zagrożenie ze strony memów? Mamy teraz memy, zdjęcie, dorobienie chmurki. Czy nie uważa pan, że to jest trochę pójście na łatwiznę? Tak jakby pan zapytał, czy facet, który pracuje w balecie, jest zagrożony występami teatralnymi. To jest inna... Ja bardzo lubię czasem obejrzeć te memy. Niektóre są bardzo śmieszne, niektóre są słabe. Ale to jest zupełnie inna bajka. To jest tak, jakby porównywać działalność amatorską do działalności zawodowca. Niektóre są, jak powiedziałem, bardzo śmieszne. Ktoś bierze zdjęcie i dorabia do tego jakąś mniej czy bardziej zabawną puentę. Ale to jest inna zabawa. To inna nie jest... gałąź. Proszę? Inna gałąź satyry. Inna gałąź, w ogóle coś innego. Także ja tutaj bym nie widział żadnego ani zagrożenia, ani też nie krytykowałbym, wręcz przeciwnie. Bardzo mi się niektóre podobają i tyle mam na ten temat do powiedzenia. Dziękuję. To teraz przejdźmy do pytań od internautów, którzy nas śledzą. Oczywiście. Tutaj widzę kolegę, który nam je przybliży. Pytań mamy bardzo dużo, ale są też pytania, jak podczas każdego spotkania, od klientów mBanku między innymi. Czołowy zgorszyciel. Czy ludzie wciąż określają pana tym mianem? Jeśli tak, to jak pan to odbiera? Jak się pan z tym w ogóle na co dzień czuje? Że jestem gorszycielem? Czołowym. Że czołowym gorszycielem. Ja się z tym po prostu nie zgadzam, no i tyle. W takim razie zastąpimy drugim pytaniem od razu, ale wielkie brawa może. Ja może pogłębię, bo... Szybkie pytanie, szybko odpowiedź. Sam pan wie, że ma pan taką łatkę gorszyciela właśnie. Czemu pan mówi, że się z tym zgadza? Wiem, że walczył pan z tym, ale... Wie pan co? Po pierwsze, ja uważam, że te moje rysunki wcale nie są takie ostre, a szczególnie w kontekście obecnej sytuacji, kiedy w internecie można zobaczyć tak rzeczy straszne i... A już nie mówiąc o tej części, nazwijmy to, erotycznej, która funkcjonuje w internecie,
do każdej ludzie mają dostęp, a te moje żarciki są po prostu, to jest kaszka za przeproszeniem z mleczkiem, no to nie ma tutaj nic w tym strasznego i dalej bym tego chyba nie rozwijał. No co mam więcej powiedzieć? Poza tym wiecie Państwo co? Ja uważam, że nie ma nic łatwiejszego, jak tak zwana kontrowersyjność. Gdybym ja w tej chwili na przykład wstał i, nie wiem, zdjął spodnie, to by, niezależnie, czy to by był ja, czy kolega, czy ktoś zupełnie anonimowy. Nie, myślę, to ważne jednak kto. Wszystkie, no może by trochę tych informacji w mediach było więcej, ale wszyscy by o tym bębnili. W związku z tym jest strasznie łatwo być kontrowersyjnym. Wystarczy powiedzieć jakieś, wykonać jakieś, powiedzieć jakieś chamskie słowo. Wystarczy, akurat lubię czasem przekląć, ale zachować się w sposób nieparlamentarny, jakiś nietypowy i już człowiek staje się zauważalny. A mnie to w ogóle nie interesuje. Mnie interesuje w tych rysunkach przede wszystkim ich, tak jak panu mówiłem kiedyś, ich błyskotliwość, inteligencja, ich nawet subtelność. I dlatego ta łatka, o której tutaj kolega wspomniał, Gorszyciela, no nie bardzo mi pasuje i się z nią nie za bardzo zgadzam. Ale wie pan co, jeśli chodzi o opinię ludzi, to jest coś, z czym nie da się walczyć i mimo, że się z nią nie zgadzam, to mi to nie przeszkadza, bo każdy ma prawo kombinować jak chce. To może zapraszamy kogoś z publiczności, na pewno mają państwo jakieś pytania. Czy widzimy tutaj kogoś chętnego? To może ja w międzyczasie jeszcze jedno pytanie od internautów. Dobra, i myślę, że w tym czasie już ktoś W tym czasie ktoś skrystalizuje już swoje pytanie. Więc właśnie. Pytanie od Adama, który na Facebooku Poland Rock Festival zapytał. Czy miał pan jakieś problemy z powodu swojej twórczości? Jeśli tak, to jakie i czego dotyczące? Każdy miał jakieś problemy. Natomiast czy zależy o jaki okres chodzi, o jakie problemy chodzi? No pewnie, że już miałem. Jeśli chodzi o obecne czasy, bo moje życie jest dokładnie na pół podzielone. Połowa życia przeżyłem w poprzednim okresie, w poprzednim systemie i drugą połowę w obecnym. I to były zupełnie innego rodzaju problemy. Wcale nie twierdzę, że po poprzednim okresie były one znowu aż tak strasznie, aż tak dużo gorsze. Największy problem chyba mam z tym, że kiedyś, nie właściwie to ja nie mam żadnych problemów. Okej, mamy tutaj pierwszą osobę chętną do pytania. Dobrze, no to będzie krótkie pytanie. Czy są jakieś tematy, których pan nie rysuje? I tu też odpowiedź nie jest jednoznaczna, ponieważ są niektóre tematy, które rysuję tylko dla siebie, inne do pisma Polityka, z którym współpracuję, inne do galerii, w której pojawiają się ludzie, którzy lubią to, co robię. Powiedziałbym tak, że chyba nie ma takich tematów, na które bym się nie zdecydował, jeżeli mam na to ochotę. Przykład. A tak naprawdę to najbardziej lubię rysować takie, inaczej, najchętniej to bym sobie poszedł nad morze i namalował pejzaż morski, albo w góry i namalował sobie góry, tak w ramach rekreacji i spokoju. Ale to co pana powstrzymuje? Proszę? Co pana powstrzymuje? To, że nie mam czasu. Nie wiem jak państwo, wy jesteście za młodzi i nie wiecie co to jest czas. Czas jest to coś tak wkurwiającego po prostu. Szczególnie jak się ma 71 lat, tak jak ja, czy dwa. I dopiero zrozumiecie to za 20-30 lat, jak ten czas zaczyna strasznie zapieprzać. I ja, kiedy byłem w państwa wieku, wydawało mi się, że mając tyle lat, co mam, że będę właśnie siedział sobie na leżaku, patrzył w niebo
i rozmyślał o problemach wszechświata. Natomiast pracuję więcej niż kiedykolwiek i do tego jeszcze na nic już nie mam czasu i znalezienie chwili, nie wiem, dla bliskich czy na jakieś zrelaksowanie się już czasu nie ma. To teraz mamy pytania od internautów. Jak najbardziej. Kolejne pytanie. Czy miał pan kiedyś problemy z nazwiskiem? Stanowi raczej atut czy wadę? To zależy. Ja uważam, że do faceta to nazwisko jest trochę zbyt infantylne, ale okazało się, że ma swoje plusy. Otóż niedawno zwróciło się do mnie mleko łaciate, żebym zrobił serię rysunków o mleku. I przypuszczam, że powodem było głównie moje nazwisko. I w związku z powyższym są plusy i są minusy, jak w każdej sprawie. Okej, okay, poprosimy kolejne pytanie. Mamy chętnego z publiczności jeszcze? Oczywiście. Mamy panią tutaj, proszę bardzo. Dzień dobry. Chciałam się dowiedzieć, czy panu zdarzyło się czasem przyśnić jakiś temat albo jakiś problem i budząc się przelewał pan to na papier? I czy pan ma skatalogowane swoje wszystkie rysunki, ile ich jest do tej pory? Dziękuję. Zacznę od ostatniego. Staram się katalogować. Zrobiłem ich parę dziesiąt tysięcy. I w tej chwili dzięki właśnie internetowi i dzięki moim współpracownikom, których pozdrawiam, mam to wszystko skatalogowane od strony tematycznej i od strony, nie wiem, formalnej i formatowej. Natomiast skleroza. O co chodziło w pierwszym pytaniu? Aha, czy mi się przyśniło, już pamiętam. Tak, dokładnie. Przepraszam, ale właśnie... Pan przelewa na papier sny. Snów nie przelewa na papier, chociaż nie ukrywam, że sny są w ogóle moim trochę problemem, ponieważ... Czyli jednak jest jakiś problem. No ale da się z tym żyć, a właściwie da się z tym spać. Mianowicie mam śnię bez przerwy i śnią mi się niestety rzeczy nieprzyjemne. Zdarza mi się, że budzę się z krzykiem. I nie jest to fajne, ale ma jedną fajną, udało mi się z jedną rzecz jakby w sobie wytworzyć. Mianowicie, kiedy śni mi się coś fajnego czasem i obudzę się, to potrafię się zmusić do kontynuacji tego snu. Natomiast jeśli chodzi o, jest to podobno rzadka, ale zdarzająca się umiejętność u ludzi. Czyli znowu zasnąć tak jakby, tak? Znowu zasnąć i kontynuować. Natomiast powracając do pomysłów, które łączą się ze snem, to niestety jest coś takiego, że najlepsze pomysły przychodzą mi, kiedy zasypiam i myślę sobie, jutro rano zapiszę sobie to i narysuję. Nigdy tego nie pamiętam. Do tego stopnia się już wkurzyłem, że przy łóżku trzymam karteczkę z ołówkiem czy tam z długopisem. I kiedy pomysł przychodzi mi do głowy, to zapisuję go przed snem, no i wtedy czasem go realizuję. Czy mamy jeszcze jakieś pytania z publiczności? Publiczności jeszcze zapytam na razie. Dobrze, Krystel jest, przepraszam, jest pani tutaj. To pan będzie kolejny. Pan będzie następny. Witam, panie Andrzeju. Witam. Miałam przyjemność grać z moimi przyjaciółmi w gry planszowe, które pan ilustrował, na przykład gierki małżeńskie. I zastanawiam się, czy ma pan w planach jakąś kolejną grę ilustrowaną? Czy poszukuje pan może jakiejś inspiracji, może w tej naszej kolorowej rzeczywistości tutaj? Myślę, że byłoby to dosyć ciekawe. Tak, rzeczywiście zrobiłem całą serię gier planszowych, które nawet pamiętam były na pierwszym miejscu. Jedna z nich była w Empiku jako najlepiej sprzedająca się. Przy czym zaznaczam, że to nie ja wymyślałem te gry, ja tylko byłem i ilustratorem. Natomiast tak jak Picasso miał okres błękitny i różowy, to ja okres w gier już mam za sobą. Natomiast teraz będę miał okres puzli, ponieważ zamówiono u mnie puzzle, które projektuję.
Jeden już się ukazał, jedna już, ta układanka się ukazała. Natomiast w tej chwili pracuję nad wielką taką, wielkimi puzzlami, która będzie się nazywać A to Polska właśnie, i postaram się na tym rysunku, który będzie się składał z tych malutkich elementów i który można będzie przez parę dni układać, będą właśnie wszystkie elementy, które łączą się z naszym pięknym krajem, będą skumulowane na przestrzeni jednego metra kwadratowego. Moje drugie pytanie dotyczyło, czy może puzzle powstaną, więc dziękuję i czekamy z niecierpliwością. Dziękuję, ma pani. Ja może dopytam w międzyczasie, kontynuując pytanie pani, czy pan grał w swoją grę? W życiu nie grałem. Tak samo jak wydaję kolejną książkę, a wydałem ich już, to znaczy album z rysunkami, wydałem już ich między 45 a 50, bo nie liczyłem. To prawdę mówiąc, nigdy ich później nie oglądałem, bo znam te rysunki i przypomniało mi się to, co mówię, kiedy rozmawiam z kolegami aktorami, to oni bardzo rzadko oglądają filmy, które nagrali. Także to jest podobny syndrom. Zrobić najlepiej, jak się to tylko da, i zepchnąć to na bliźnich, niech się z tym męczą. A to nie dlatego, że pan by potem jeszcze coś poprawić chciał na przykład? Dokładnie tak. I to jest jedna ze spraw, która mnie trochę męczy. Mianowicie ja dziesiątki razy poprawiam ten rysunek, który robię. Ale to jeszcze głupstwo, bo czasem widzę rysunek sprzed kilku lat i to mnie irytuje, że teraz bym tą kreskę postawił inaczej. Teraz bym tego ludzika, czy to zwierzątko, dałbym inną minę. I zdarza się, że po latach przerysowuję ten sam rysunek na nowo, bo wydaje mi się, że pomysł jest na tyle dobry, że warto go lepiej narysować. No ale to tak jak powiedziałem, przypadłość koziorożca, który jest nudny i upierdliwy. To poprosimy tutaj kolegę, a tutaj już jest, przepraszam. Dzień dobry, ja takie szybkie pytanko. Czy zdarzyło się panu, że ktoś wykonał rysunek satyryczny na pański temat? I jakby pan zareagował na taki rysunek? Tak, zdarzyło się parę razy. Ostatnio Marek Raczkowski zrobił o mnie rysunek, kiedy była ta historia, że wszędzie doszukiwano się jakby przeszłości z czasów komuny. Narysował bardzo śmieszny rysunek, gdzie siebie narysował i jak to mniej więcej brzmiało, jest moim nauczycielem był komunistyczny rysownik Andrzej Mleczko. Czyli ogólnie nie ma pan nic przeciwko rysowaniu na pański temat? Nie, no wręcz przeciwnie, to mnie dowartościowuje. Dobrze wiedzieć. Czyżby kolega o podobnym zawodzie, tak? Ale jednak, bo to jakby chciałem nawiązać do tego, co pan mówił wcześniej z tym rysowaniem, to chyba dobrze, że akurat Raczkowski znalazł ten czas na narysowanie pana. Akurat ten rysownik. Nie, to było chyba z parę miesięcy temu, tak, nie wiem, czy już była pandemia, czy nie. Natomiast jeszcze były jakieś, poza tym bardzo często, tak a propos, bo kolega powiedział, że amatorsko się zajmuje rysowaniem, to bardzo często na mojego Facebooka, na którym, nie chwaląc się, już jest prawie 300 tysięcy oglądających, to bardzo często przysyłają różni ludzie jakieś żarciki na temat mojej skromnej osoby, co nie ukrywam, napawa mnie dumą. To skontaktują się panowie pewnie potem w kulisach. Będzie mi bardzo miło. To poprosimy o pytania od internautów. Zadała je Natalia na Facebooku Polendrock Festival. Czy rysunku można się nauczyć, czy trzeba mieć po prostu do niego talent? Trzeba mieć do niego po prostu talent. Ja w imieniu pani Natalii może tutaj się trochę jednak pogłębię, że no chociaż radę jakoś. Wiem, że na talent nie ma, niepotrzebne są rady, ale... Nie ma przepisu. Oczywiście ja to uprościłem i trochę żartem to powiedziałem, natomiast, bo można się nauczyć, tylko że jakby, no ta iskra Boża musi gdzieś tam
niestety być, bo inaczej no nic z tego nie będzie. No, jakby to powiedzieć. Ja kiedyś, kiedy miałem już 4 lata, to chodziłem, ponieważ mieszkałem w Leśniczówce, to chodziłem po lasach, po polach i po stawach i bez przerwy rysowałem. I powiem Państwu, że nie ma, jakby to powiedzieć, no trzeba mieć taką wewnętrzną potrzebę, bo można kogoś zmusić do nauki rysunku, ale to zawsze będzie, tak mi się wydaje przynajmniej, nie wiem. A propos, to przypomina mi się moja ulubiona anegdotka o tym, jak po raz pierwszy usłyszałem swoje nazwisko w mediach. Być może Państwo, niektórzy słyszeliście tę historię, bo ja ją już parę razy opowiadałem, ale ją bardzo lubię. Mianowicie miałem chyba 10 lat i moja mama, jak to mama, uważała, że jestem niezwykle utalentowany i zbierała te wszystkie moje bohomazy. I mówi, żebym wysłał te rysunki do radia. Dlaczego do radia? Bo jeszcze nie było telewizji. A w radiu słynny rysownik i malarz Marian Walentynowicz, niektórzy być może kojarzą go stąd, że on był ilustratorem Koziołka Matołka i Małpki Fiki Miki. Chociaż nie wiem, czy to w tej chwili ktoś to jeszcze ogląda. Kiedyś to była podstawowa lektura dla dzieci i młodzieży. Właśnie dla dzieci. I on prowadził swoją audycję w radiu, która nazywała się Obrazki ze Świata, w której opowiadał o swoich podróżach, a zarazem przysyłały do niego dzieci swoje rysunki i je oceniał. No i mama mnie zmusiła również, żebym wysłał. On miał ten program chyba co tydzień czy co dwa i ja w takim napięciu, pamiętam, przed takim radiem z takim mrugającym zielonym okiem siedziałem i myślę sobie, na pewno, jak każdy pesymista, na pewno o mnie nic nie powie, na pewno mu się nie podobały. I w pewnym momencie już opowiedział o wszystkich dzieciach, które mu przysłały i zostało jeszcze 15 sekund tej audycji. Już byłem prawie pewien, że o mnie nie wspomni. I nagle usłyszałem jego głos, który do dzisiaj dźwięczy mi w uszach, mimo że minęło 60 lat. Powiedział tak. Przysłał nam również swoje rysunki Andrzejek Mleczko z Kolbuszowej. Andrzejku, bardzo ładnie rysujesz, ale dlaczego twoje rysunki są takie smutne? I to była pierwsza recenzja w moim życiu. I wydaje mi się, recenzja, ja przypuszczam, że dlatego, że one były może czarno-białe, nie wiem, dlaczego mu się tak skojarzyło. W każdym razie, wydaje mi się, że zabawne jest to, że pierwsza recenzja faceta, który stara się przynajmniej rysować jakieś mniej czy bardziej zabawne rysunki, była właśnie taka. Do dzisiaj, jak relikwię, trzymam książkę, którą dostałem wtedy z pierwszego programu Polskiego Radia, w której jest napisane dla Andrzejka Mleczki w podziękowaniu za rysunki, które przysłał do audycji, Obrazki ze Świata i coś tam jeszcze. Pieczątka radiowa. Piękna sprawa. A jak? Aczkolwiek muszę przyznać, że fascynuje mnie audycja radiowa o rysunkach. No ale nie było telewizji, człowieku, no. Nie było wyjścia. To poprosimy jeszcze pytanie od internautów. O, widzimy zgodę. A przepraszam, jest z publiczności. Ktoś chętny? Zapraszam do mikrofonu. Dzień dobry, panie Andrzeju. Dzień dobry. Mam takie pytanie, bo pan mówił o tym, że ileś czasu pan jednak tworzył w tym poprzednim systemie, ileś czasu w tym obecnym. Mówił pan na początku też, że nie zahacza pan o konkretne osoby, żeby im trochę poklasku może nie dodawać, a może też no, nie są tego warte. Ale czy jako rysownik nie miał pan kiedykolwiek obaw, że to, co pan rysuje, przyniesie jakieś reperkusje, a może jakieś przyniosło panu to, co pan już narysował? Ale o jakich reperkusjach pan mówi? Różnego typu, od osób, które mogły widzieć tam siebie albo widzieć coś, co im się bardzo nie podobało w tym poprzednim systemie, gdzie mówi się o tym, że to było bardziej takie nachalne od władzy, czy obecnym systemie, który też czasami w którą stronę zmierza. Wart pac pałaca, powiedziałbym, ponieważ i tu się ktoś zawsze siebie doszukuje. Pamiętam do dziś sytuację z lat 70., kiedy zadzwonili do mnie ze Szpilek,
takie było pismo, z którym współpracowałem, miałem tam całą ostatnią stronę. Prowadził go Krzysztof Teodor, nie, wtedy już nie Krzysztof Teodor Teplic, już wtedy był następny redaktor i dzwoni tenże, no w każdym razie ktoś tam dzwoni do mnie i była sytuacja taka, że zrobiłem rysunek, gdzie w łóżku leżała para. Nie pamiętam, co oni tam gadali, ale była jakaś tam relacja między nimi i ten dzwoniący mówi: panie Andrzeju, mamy wielki problem, ponieważ na kolegium redakcyjnym zauważyliśmy, że ten facet, który leży w łóżku, jest bardzo podobny do komendanta milicji w Warszawie. Czy możemy mu domalować wąsy? Powiedziałem: proszę bardzo, domalujcie. Nie byłem drobiazgowy. Natomiast obecnie, no to bardzo często mam sugestie, szczególnie w wypadku zamawiania zamówionych rysunków, żeby właśnie nie dotykać pewnych spraw, których wcale nie miałem ochoty dotykać, ale wolą się zabezpieczyć. Czy to właśnie spraw, nie wiem, polityki, czy jakichś tam religijnych spraw. Przeczulenie, o którym mówiliśmy w naszym wywiadzie, niestety jest, nie wiem, czy nawet nie większe, aniżeli w tej pierwszej części mojego życia, kiedy wbrew pozorom ludzie mieli trochę więcej takiego luzu, może dlatego, że był jeden wróg, po drugiej stronie było społeczeństwo, sprawa była czysta i klarowna, a teraz jest takie troszkę to wszystko zestresowane, to społeczeństwo, nad czym boleję, bo jakby to mi się trochę udziela. Czyli jakaś obawa u pana też się pojawia, u pana samego, gdzie pan siada do tych rysunków. Jeszcze raz, gdy pan powtórzył? Czy u pana samego taka obawa się pojawia, gdy pan siada do tworzenia? Że? Że takie coś się pojawi, że taka właśnie odezwa od tej gazety, czy odezwa od jakiegoś klienta nie, się pojawi. Nie, wie pan pojawi. Co, to jest trochę tak, że ja mam dość luksusową sytuację. Mianowicie, kiedy, czy to teraz, czy kiedyś, ktoś robił film przez pół roku, albo pisał książkę przez dwa lata i tej książki mu nie wydrukowano, no to rzeczywiście można się wkurzyć. Natomiast jeżeli ktoś nie zaakceptuje mojego rysunku, to sobie narysuję następny, no i mam święty spokój. Także to nie jest jakiś wielki problem. Ja tylko dopytam, z tymi wąsami to był jedyny przypadek, kiedy ktoś chciał ingerować w pana rysunki? Ale o którym pan przypadku mówi? No, milicjant, któremu domalowali wąs. Nie, no wiele było, no nie chcę zanudzać państwa. To były czasy, kiedy politycy przejmowali się tym, co robią artyści. W tej chwili się mniej przejmują, ponieważ wiedzą, że najważniejszy jest elektorat. A tam artyści. Pamiętam, jak towarzysz Grudzień, to był pierwszy sekretarz partii w Katowicach, dzwonił do redakcji, już nie pamiętam, czy do też do Szpilek i z awanturą, że narysowałem leżącą w trawie gołą panią. To była ilustracja do wiersza Jana Szakowty, jak gdzieś pamiętam. I mu się to nie spodobało i zadzwonił i opieprzył tam, kogo trzeba. Natomiast teraz to jest raczej nie do pomyślenia, ponieważ takimi duperelami władza się nie zajmuje. Władza zajmuje się tym, żeby utrzymać władzę. A to nie zależy od skromnego rysownika czy innego artysty. To zależy od społeczeństwa. To jeszcze oddajmy głos społeczeństwu. Ktoś jeszcze jest z państwa chętny do zadania pytania? Na razie nie widzę, więc wróćmy do internetu. Tam też jest społeczeństwo. Oczywiście. Zresztą no, najpiękniejsza domówka świata, przez to i online. Zadawane są pytania naszym gościom. Niech ja tylko zobaczę, które nam jeszcze zostało. Czy ma pan swój najukochańszy rysunek, do którego często pan wraca? I takie pytanie zadał Maciek na Facebooku. Panie Maćku i drogie społeczeństwo. Sytuacja jest taka, że z moimi rysunkami to jest trochę tak jak z dziećmi. Nawet jak się ma 8, to jak zapytać, które kochasz najbardziej, to żaden rodzic nie powie, że Kazia czy Juzia, tylko że wszystkie.
Oczywiście są te, które są lepsze i gorsze, ale tak naprawdę to ponieważ one wszystkie są, że tak powiem, mocno emocjonalnie, tak jak trochę jak dzieci ze mną związane, tylko że tych dzieci jest parę dziesiąt tysięcy, to ja do nich wszystkich mam swoisty sentyment, bo to jest, tak powiem, od serca i od duszy rysowane. W związku z powyższym nie potrafię powiedzieć, który rysunek najbardziej lubię, natomiast mogę powiedzieć, które rysunki cieszą się największym powodzeniem i nawet zrobiliśmy swoistą taką kiedyś w internecie oraz wśród ludzi, którzy odwiedzają moją galerię, taką swoistą sondę, które najbardziej się podobają. Nawet wydałem taką książkę, która taki album w wydawnictwie Iskry, 100 najlepszych rysunków. I one w kolejności głosów są usytuowane. I powiem Państwu, że zupełnie nie pokrywa się to z tym, co ja sam uważam za najlepsze rysunki. No ale vox populi, vox dei. A tak idąc dzisiaj do współczesnych czasów, który rysunek ma najwięcej lajków na Pana profilu? Lajków nie wiem ile, bo to było, ta ankieta miała charakter taki bardziej, znaczy nie było to... Nie chodziło o lajki. Mówiąc, nie pamiętam dokładnie na jakich zasadach to moi współpracownicy zrobili tą ankietę, ale pamiętam, że pierwsze miejsce zajął rysunek, którego bym się nigdy nie spodziewał, a świadczy on o swoistym, o swoistej sytuacji w świecie, czy w Polsce, czy o tym, co ludziom w duszy gra. Ja nie lubię opowiadać swoich rysunków, bo mi się wydaje, że bez obrazka to strasznie brzmi tak mało interesująco, że musi być jednak ten rysunek, żeby poczuć jego głębię po prostu. A rysunek przedstawia Pana Boga, który niesie w rękach kulę ziemską i idzie w kierunku, w którym wskazuje drogowskaz, a na drogowskazie jest napisane serwis. I moim zdaniem to, że ten rysunek akurat został wybrany, który raczej jest smutny niż śmieszny, bo jakby mówi o tej naszej kuli ziemskiej, że no bez remontu to naprawdę będzie ciężko. Są też w tym rysunku no, pewne zastrzeżenia do Pana Boga, że tak to stworzył, jak stworzył, czym ja nie osobiście nie jestem zachwycony. A i społeczeństwo zaczyna się orientować, że coś jest nie tak. To wybranie tego rysunku świadczy, moim zdaniem skromnym, o takim właśnie unoszącym się w powietrzu niepokoju, którego jeszcze 10, 15, 20 lat temu nie było, a w każdym razie ja go nie odczuwałem. Okej, okay, poprosimy jeszcze jedno pytanie z internetu. Z internetu jeszcze jedno. Ola zadała pytanie, czuje pan, że sztukę satyry i rysunku powoli wypierają memy? Czy jest jakaś droga dla ratowania tej branży? Nie czuję, żeby memy tutaj były jakimś zagrożeniem, ponieważ, tak jak mówiłem przed chwilą, jest to zupełnie inna bajka. Natomiast jeśli chodzi o mój, nazwijmy to, zawód, to mnie bardzo brakuje i zawsze mi brakowało i jest nas bardzo niewielu, którzy potrafią to robić w sposób zawodowy. Jest dosłownie kilka osób, które mógłbym wymienić na palcach jednej czy góra dwóch rąk, które potrafią to robić. No, dziennikarzy jest po prostu tylu, że Jezus Maria. Pisarzy też nie jest mało. Malarzy dziesiątki tysięcy. Natomiast, i tu czuję się dobrze z tym trochę, jest
jest tych rysowników naprawdę niewielu. Czuję się z tym dobrze, bo czuję się niezagrożony. Natomiast z drugiej strony zawsze marzy mi się, żeby jednak pojawiali się nowi, fajni rysownicy, ponieważ jak człowiek czuje oddech konkurencji za plecami, to przyspiesza. Ja akurat jestem pracowitym koziorożcem, także nikt mnie nie musi poganiać, ale fajnie by było, bo jak obserwuję tą gałąź sztuki chyba w innych krajach, to z przykrością stwierdzam, że rysowników w Polsce jest bardzo niewielu w porównaniu z taką Francją, Ameryką czy Włochami. No sam fakt, że nie ma pisma satyrycznego, to jest chyba jedyny europejski kraj, mówię o Polsce, gdzie nie ma satyrycznego pisma. Próbowano wznowić te szpilki, nic z tego nie wyszło, nie było zapotrzebowania. Natomiast marzy mi się takie pismo jak New Yorker, które Państwu bardzo polecam, gdzie poruszane są bardzo poważne problemy natury polityczno-ekonomicznej, a zarazem ilustrowane jest, w każdym jest 20, 30, 40 rysunków i to tak wyrafinowanych, których obawiam się, że w polskiej prasie ciężko by je było umieścić, bo większość redaktorów by popatrzyła i powiedziała, ale o co chodzi? A tam są takie cieniutkie żarty, które mnie osobiście bardzo się podobają i bardzo chętnie bym takie robił, ale obawiam się, że większość by nie mogła się ukazać, no ale na szczęście jest internet, w związku z tym mogę je sobie czasem umieszczać na moim Facebooku, na który oczywiście wszystkich serdecznie zapraszam. To zbliżamy się do końca, mam ostatnie pytanie, tutaj akurat pani się zgłosiła, proszę. To ja mam takie pytanie, wyobraźmy sobie taką scenę, tuż przed zaśnięciem chwyta pan ten długopis, kartkę i rysuje pan swoją myśl. Rano pan wstaje, patrzy na tę kartkę i myśli pan, o grubo. I teraz moje pytanie brzmi, czy pan z kimś recenzuje, u kogoś recenzuje swoje prace, pyta pan po opinię, czy pan mówi grubo, a niech idzie. No najważniejszym recenzentem jestem ja sam, nie ukrywam, ale na wszelki wypadek, ponieważ trochę zaczynam się gubić w tym, co w duszy naszego wspaniałego narodu gra, na wszelki wypadek, jak przychodzę do galerii, gdzie pracuje u mnie kilka miłych i tam dwudziestoparoletnich osób, co mnie trochę odmładza przy okazji, to na wszelki wypadek pytam ich, co o tym sądzą. Jeżeli tam bardzo się krzywią, no to często rezygnuję. Ale tak naprawdę to robię to, no co ja mam ochotę. Okej, dziękuję. Drodzy Państwo, wielkie podziękowania. Rozmawialiśmy z Andrzejem Mleczko. Pan Andrzej Mleczko, wielkie brawa. Siadajcie. Cześć Andrzej, cześć. Bardzo się cieszę. Cześć, witaj. Obudziłeś mnie, ale dobrze, trudno się mówi, siadaj, okej. Okay. Andrzej, bardzo ci dziękujemy. Pandemia, więc troszkę to inaczej wygląda. Byłby, uwierz mi, wielki namiot na SP, pełen ludzi, ale może cię pocieszę. Ja bardzo żałuję, bo jak ci mówiłem, zaprosiłeś mnie 3 lata temu, ja niestety nie mogłem być i teraz... Ja wiem, wakacje, mówiłeś o spojrzeniu żony na ten termin, ja mówię, narysuj to i zrób z tego humor jakiś. Ale powiem ci inną rzecz, moi drogi. W tym momencie niewykluczone, że oglądano cię, bo ponieważ oglądają nas. W Meksyku, Grenlandia, Egipt, Ukraina, Malta, Malediwi, Bułgaria, Rumunia, Luksemburg, Szwajcaria, Słowenia, Korea Południowa, Brazylia, Włochy, Chorwacja, Rosja, Kanada, Afganistan, polska baza wojskowa w Kandaharze, Niemcy, Hiszpania, Irlandia, drugi rząd, Francja, Węgry, Czechy, Belgia, Australia. Gdybyśmy mieli wszędzie tak przyjaciół, gdyby Polska miała teraz wszędzie tam przyjaciół, Australia, Chiny, Tajlandia, Norwegia, Szwecja, Dania, Jordania, Nowa Zelandia, Holandia, Słowacja, Austria, USA, Islandia, Chile, Wielka Brytania, Norwegia, polska stacja polarna Svalbard, no i oczywiście my. Czy to niech ci polepszy humor, że naprawdę bardzo na całym świecie bardzo mnie to cieszy, jestem człowiekiem próżnym z natury, w związku z tym
Pozdrawiam tych wszystkich, którzy oglądali i tych, którzy nie oglądali też. Słuchaj, bawimy się tutaj nieźle i bawimy się do, w sumie przez cały czas, 24 godziny. Jak rozpoczęliśmy we czwartek, tak gramy przez cały czas. Jesteś tym elementem, który się jakby ciągnie i muszę ci powiedzieć, że u mnie jest telewizor przy kamperze, nie wyłączam. I istotnie obudziłem się, mówię, kurna, on już jest, trzeba wstać i pobiec. Nie, słuchałem ciebie przez cały czas. Nie w ramach rewanżu, tylko tak powiem od serca, tobie też chciałem pogratulować tego wszystkiego, co robisz, bo to jest naprawdę niesamowite. A powiedz mi, jakim cudem to ci się udaje organizować? No więc słuchaj. Bo to jest dla mnie, ja facet, który ma problemy z organizacją w trzyosobowego czy pięcioosobowego zespołu, patrzę i nie mogę tego pojąć, jak to ci się udaje. Słuchaj, no tak mówią trywialnie, po prostu super zespół, super ludzi. Ja mam też ludzi, którzy mnie odmładniają, to jest podobna historia, w związku z tym też im mówię o pomysłach i też się krzywią. I wtedy szybko rezygnuję, ale na niektóre pomysły się nie krzywią i wtedy to realizujemy. No coś jest takiego w pasji, zobacz wszystkich ludzi, którzy do nas przyjeżdżają, którzy chcą być z nami. Fenomenem tego, że my tutaj to robimy, to są domówki, jest ich 1494 na całym świecie. 1494 miejsc, gdzie ludzie udekorowali telewizor, zrobili sobie scenę, pozakładali jakieś dziwności na głowę, zrobili sobie czapki z arbuzów, wyjęli napoje i bawią się. Wczoraj łączyliśmy się z nimi. Mamy czapkę z kwiatkiem. Masz czapkę z kwiatkiem. W związku z tym to jest fenomen, że ludzie chcą, żeby coś jakiego było, żeby coś jakiego miało miejsce i tu już nie wychodzi. My się chcemy bawić. To jest tak, jak mówiłeś, że nieraz nawet o tym nie myślisz, nie miałeś takiego pomysłu, a ktoś ci daje, zamawia rysunek, mówi, ale proszę tego nie tykać. Ja mam takie wykłady motywacyjne i ludzie mówią, ale proszę nie mówić o religii, o kościele, o seksie i o polityce. Znam to. Ja wtedy wychodzę i mówię tak, ale panie Jurku, w ogóle ani słowa. Więc ja wchodzę i mówię tak, słuchajcie, zakazano mi mówić o religii, polityce, o seksie. O czym chcecie gadać? A wszyscy o seksie. I zaczynamy wtedy wykład. I po prostu wszyscy mają w głowie to samo, więc po prostu co będziemy kombinowali? Andrzeju, to jest dla ciebie tabliczka, że byłeś tutaj, żeby żona uwierzyła. Piotrze, bardzo to dziękuję. Dla ciebie także tabliczka. Powieś w pięknym miejscu. Torba, będziesz wracał, wróć z zakupami. W domu będzie radość. Tu się mieści naprawdę dużo, to nasze gadżety. Szanowni Państwo, Andrzej Mleczko wreszcie do nas przyjechał. Bardzo dziękuję, jeszcze brawa. Raz Ci gratuluję. Bardzo dziękuję. Piotrek, który to prowadził, a my czekamy na kolejnych naszych gości. Bawcie się dobrze, dziękuję. Czekajcie. Bardzo Ci dziękuję. Pozdrów małżonkę, że Cię w ogóle wypuściła. Wielkie brawa, Andrzej Mleczko. Że dałeś radę do nas dojechać.